uczcić 98. rocznicę Traktatu Wersalskiego. Pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z tych dwóch obok Romana Dmowskiego, wybitnych polskich mężów stanu, którzy złożyli swój podpis pod Traktatem Wersalskim, bardzo ważnym, wiekopomnym aktem prawa międzynarodowego, który przypieczętował powrót Polski na mapę Europy i świata, a jednocześnie przywracał jej utracone ziemie, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie i Śląsk. Jest to data, w moim przekonaniu, niedoceniona w polskim kalendarzu i jest to też data, która symbolizuje niedocenioną stronę polityki, a mianowicie tą stronę polityki, która nie odwołuje się do oręża zbrojnego, do rycerskości, do walki z bronią w ręku, ale odwołuje się do innej walki, walki polegającej na sztuce dyplomacji, na sztuce używaniu mądrości, argumentów rzeczowych, na zdolnościach negocjacyjnych.